Witajcie w kolejny piątek. Przychodzę do Was dzisiaj z kolejnym bardzo przydatnym tematem, a mianowicie jak usunąć dowolny element z obrazu lub ilustracji. Nawet jeśli nie macie żadnego zaawansowanego programu graficznego, możecie to łatwo zrobić w Canwie. Zaraz Wam pokażę jak. Powiedzmy, że chcemy użyć tego zdjęcia z widokiem gór i z tą drabiną, ale nie chcemy tej postaci, która tutaj jest, więc by ją usunąć, idziemy do Edit Photo, Magic Eraser i tutaj możemy sobie po lewej dostosować Brush Size i powoli sobie wymazujemy niechciane elementy. Edytor potrzebuje trochę czasu, żeby wymazać. Jeszcze nogi. Dobrze, i widzimy, pięknie nam wymazał. Takiego zdjęcia już możemy użyć, możemy dodać sobie elementy inne, jakie potrzebujemy. Pokażę Wam jeszcze jeden przykład z użyciem ilustracji wygenerowanej przez AI. Jak wiemy, AI robi dużo błędów i niedoskonałości. Na przykład tutaj ten samochód, jak widzimy, nie ma tyłu, nie ma koła tylnego. Więc idziemy, zaznaczamy, zdjęcie musi być zaznaczone. Idziemy do Edit Photo, klikamy Magic Eraser i znowu wymazujemy sobie powoli. Z mojego doświadczenia lepsze efekty są, gdy wymazuje się mniejsze sekcje, gdy robi się duży brush i wymazuje naraz cały obiekt, to czasami pozostawia brzydkie mazaje. I powoli sobie tutaj wymazujemy, aż będziemy zadowoleni z efektu. Jeszcze troszkę i zaraz będzie gotowe. Trzeba się uzbroić w cierpliwość. Dobrze, tutaj została nam taka linia, która jakby jest niedorobiona. To możemy sobie zedytować, na przykład w Procreate i domalować, by była tak jak te inne linie. No dobrze, to już wszystko na dzisiaj. Mam nadzieję, że nauczyliście się czegoś przydatnego i do zobaczenia w kolejny piątek.